Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Erling Haaland goni Roberta Lewandowskiego. Polak mocno zagrożony. Koniec wielkiej legendy piłki nożnej. Diego Maradona nie żyje. Zlatan Ibrahimowicz atakuje twórców FIFA. Erling Haaland przeszedł do historii. Dokonał niesamowitego wyczynu. Oraz kluby, które karają swoich zawodników. Piłkarze nie chcą jeździć samochodami ich sponsorów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Robert Lewandowski to piłkarz z piłkarskiego topu i żadna opinia nie jest w stanie tego podważyć. Wystarczy, że spojrzymy na statystyki 32-latka, który przez 10 lat gry w Bundeslidze może się pochwalić świetnymi liczbami. Lewy do tej pory w samej lidze rozegrał 328 meczów, czego rezultatem było 247 goli oraz 69 asyst. Najwięcej z tych bramek Polak strzelił w Bayernie Monachium, ponieważ aż 173. Efektem dużej bramkostrzelności jest regularne wygrywanie tytułów Króla Strzelców Bundesligi. Do tej pory kapitan biało-czerwonych sięgał po złotą armatę 5 razy, z czego 3 razy w 3 ostatnich sezonach. Od odejścia Aubameyanga do Arsenalu Lewandowski nie ma godnego przeciwnika, który mógłby z nim rywalizować na niemieckich boiskach. Jednak w ostatnim czasie się to zmieniło. Od kiedy Borussia Dortmund ściągnęła do siebie Erlinga Haalanda z RB Lipska, ma nowego goleadora, który trafia do siatki na zawołanie. Na początku obecnego sezonu mało kto się łudził, że ktoś może przegonić napastnika Bayernu, który już po pierwszych kolejkach uzbierał na koncie 11 bramek. Ostatni ligowy mecz pokazał jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Haalanda, który w meczu na wyjeździe z Hertą Berlin pokonywał golkipera aż 4 razy. Cały mecz zakończył się zwycięstwem Borussii 5-2. Na chwilę obecną 20-letni Norwek traci do Lewandowskiego tylko jedną bramkę i realnie może powalczyć o pierwszą w jego karierze armatę strzelców Bundesligi. Jak myślicie, kto według Was zostanie w tym sezonie królem strzelców Bundesligi? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Ostatnie tygodnie w świecie piłki nożnej to w dużym stopniu tematy związane ze Zlatanem Ibrahimowiciem i Milanem. Szwed, od kiedy wrócił na San Siro w styczniu tego roku, świetnie wpasował się w ekipę Stefano Pioli, a wyjątkowo dobrze wygląda ich obecny sezon, w którym po 8 kolejkach są liderami Serie A, wygrywając 6 razy i 2 razy remisując. Tak więc jak na razie są niepokonani i stan ten mogą jeszcze długo utrzymać. Duża w tym zasługa wspomnianego Ibrahimowicza, który mimo 39 lat na karku dał Milanowi i sobie nową młodość. Po jedynie 6 meczach w Serie A Zlatan ma na końcu 10 bramek i jest liderem włoskiej ligi, zostawiając w tyle takich zawodników jak Cristiano Ronaldo, czy króla strzelców i zwycięzca Złotego Buta z tego roku, Immobile. Ostatnio poprzez Twittera Ibra zaatakował twórców FIFA o to, że ci bez pozwolenia używają jego wizerunku. Kto udzielił FIFA i EA Sport pozwolenia na używanie mojego imienia i twarzy? FIFA Pro? Nie jestem świadomy bycia członkiem FIFA Pro i zostałem tam umieszczony bez mojej wiedzy przez jakieś dziwne manewry. I na pewno nigdzie nie pozwoliłem FIFA czy FIFA Pro, aby zarabiali pieniądze używając mojego wizerunku. Ktoś zarabia na moim imieniu i twarzy, bez żadnej zgody przez te wszystkie lata. Czas o to zadbać. Trochę dziwne zachowanie Szweda, który wcześniej nie miał o to problemu. Kto wie, może jest to pewnego typu prank piłkarza na fanach i twórcach serii gry FIFA. A może faktycznie 39-latek ma dosyć, że jego wizerunek pojawia się bezpłatnie w najpopularniejszej sportowej grze na świecie. Ale ja osobiście wiem, czym to może być spowodowane. Jakiś czas temu FIFA zakontraktowała Davida Beckhama, płacąc mu aż 40 milionów euro za to, że będą mogli użyć jego wizerunku. I tutaj mógł się pojawić pytajnik w głowie Zlatana, dlaczego on takich pieniędzy nie otrzymał. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. Jestem ciekawy Waszej opinii. Wczoraj po dwutygodniowej przerwie wróciły rozgrywki Ligi Mistrzów, czyli prawdopodobnie rozgrywek, które w świecie piłki nożnej wzbudzają największe zainteresowanie. We wtorek mogliśmy zobaczyć mecze Manchester United, FC Barcelony czy Borussii Dortmund. I właśnie na tych ostatnich się dzisiaj skupimy. Borussia na swoim stadionie bez większego problemu ograła Klub Brugge 3-0, a dwie bramki skompletował niezawodny Erling Haaland.
Norweg dzięki tym trafieniom, a właściwie pierwszym z nich, zapisał się do historii Champions League. Jeszcze nikomu nie udało się w swojej karierze tak szybko strzelić pierwsze 15 bramek w elitarnych rozgrywkach klubowych. Norweg na zdobycie 15 goli potrzebował zaledwie 12 występów, co stawia go na pierwszym miejscu w stosunku goli do meczów. Drugim najlepszym wynikiem jest 19 występów. Tyle bowiem potrzebowali na zdobycie 15 bramek Ruud van Nistelrooy i Roberto Soldado. Jeśli chodzi o duże nazwiska, mają oni znacznie gorsze statystyki niż piłkarz Borussii. Harry Kane potrzebował 20 występów, Robert Lewandowski 25, Leo Messi 29, a Cristiano Ronaldo aż 51 występów. Co ciekawe, CR7 po pierwszych 12 meczach w Lidze Mistrzów ani razu nie trafił do siatki. Natomiast Haaland zrobił to aż 15 razy. Oczywiście warto podkreślić, że wcześniej wymienieni piłkarze zaczynali w nieco innych czasach niż te obecne. Dlatego ich statystyki też na dzień dzisiejszy nie robią furory. Mimo to Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Robert Lewandowski to kolejno pierwszy, drugi i czwarty najlepszy strzelec w historii Champions League. Tak więc, aby Haaland dołączył do ścisłego grona, musi jeszcze wiele lat grać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. A to z pewnością będzie bardzo ciężkie. Piłka nożna to sport, który z biegiem lat ewoluuje pod niemal każdym względem. Jeszcze kiedyś piłkarze nie skupiali się tak nad szybkością biegu, natomiast dzisiaj jest to duży plus u piłkarzy. Podobnie zmieniła się rola obrońców, którzy coraz częściej dołączają do akcji ofensywnych. Natomiast bramkarze coraz częściej pełnią rolę rozgrywającego piłkę. Niestety są też zmiany, które idą w złą stronę, choć to może nieco nietrafione określenie. Zawodnicy coraz częściej stawiają się klubowi, czego przykładem jest wymuszanie transferów czy nieprzestrzeganie umów. Jedną z takich rzeczy jest fakt, że piłkarze nie chcą jeździć samochodami sponsora swojej drużyny. Przykładowo Bayern Monachium współpracuje z Audi, które daje zawodnikom Bawarczyków po samochodzie, którym muszą przyjeżdżać na treningi. Jednak tacy piłkarze jak David Alaba, Kingsley Coman czy Robert Lewandowski nieraz na obiekt treningowy przyjechali autem innej marki. Oczywiście kluby nie zostawiają takich rzeczy bez reakcji i karają swoich graczy wyższymi czy niższymi grzywnami. Podobne problemy były i w szeregach FC Barcelony. Ta sama marka, czyli Audi, nieraz borykała się z kłopotem, że zawodnicy nie przestrzegali umów sponsorskich. W ich przypadku jednak to temat zamknięty, ponieważ w zeszłym roku Audi zakończyło współpracę z FC Barceloną, która trwała 10 lat. Co do kwoty grzywny, jakie zawodnicy płacili za nieprzestrzeganie klauzul sponsorskich, to na przykład wspomniany Coman za przyjechanie na trening McLarenem został ukarany kwotą 50 tysięcy euro. Warto jednak zaznaczyć, że takie pieniądze Francuz zarabia w Bayernie w przeciągu 5 dni. Sami więc możecie ocenić, czy kary te są wystarczająco wysokie. Niestety ten odcinek zakończymy bardzo smutną informacją. Już zapewne duża część z Was wie, że w środę media poinformowały nas o śmierci Diego Maradony, czyli bezdyskusyjnie jednej z największych legend w piłce nożnej. 60-latek zmarł w środę rano w jednym ze szpitali, a powodem jego śmierci był zawał serca. Szczegóły w swoim artykule opisał dziennik La Nación. Diego Maradona zmarł z powodu ostrej, zastojnowej, przewlekłej niewydolności serca, która spowodowała ostry obrzęk płuc. Jest to bardzo smutna wieść dla piłkarskiego świata, bowiem Diego był jeszcze w sile wieku. Niestety ekstrawagancki styl życia z przeszłości przyniósł konsekwencje, które nie były łagodne. Maradona już nieraz borykał się z problemami z sercem, a na początku listopada przeszedł nawet operację. Diego profesjonalnie grał w piłkę w latach 82-97 ubiegłego wieku, a przez te 15 lat grał chociażby dla takich klubów jak FC Barcelona, Napoli czy Sevilla. Łącznie rozegrał 328 meczów, strzelił 150 goli i zaliczył 29 asyst. Dodatkowo zaliczył 90 występów dla reprezentacji Argentyny, z którą zdobył Mistrzostwo Świata w 1986 roku i gdzie również doszło do bardzo popularnej sytuacji nazwanej ręką Boga. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!